Kierowcy w nowej części Konina muszą liczyć się z utrudnieniami. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi bieżące prace naprawcze. Uzupełniane są m.in. ubytki w nawierzchni jezdni. Najdłużej w korkach trzeba postać na ulicy Kleczewskiej. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy remont na ulicy Kleczewskiej. Od ronda miast partnerskich do w tej chwili, do alei 1 maja, do tego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W Dzisiaj już częściowo te remonty zostały e, zakończone. W, na pierwszym odcinku Ronda Miast Patanewskich przed chwilą dostałem informację, że ten odcinek jednego pasa został zwolniony. Niestety jeszcze jeden odcinek przez e, okres nocny musi być zamknięty przesadnej sygnalizacji, co niestety determinuje gorszą przepustowość ruchu i niestety te komunikacja z kierunku trasy bursztynowej czy ulicy Poznańskiej jest no, nie ukrywam znacznie utrudniona z uwagi na wlot pojedynczy na ulicę Kleczeską. W ostatnim tygodniu prace prowadzono także na Alejach 1 maja. Obowiązywał tam ruch wahadłowy. Na Alejach się skończyły, choć remonty cząstkowe w jakimś zakresie zawsze występują, bo Niestety stan ulic powoduje to, że te remonty w stanie ciągłym są. Takie remonty bardziej generalne, chociaż to są ciągle cząstkowe, no to realizujemy w tej chwili właśnie na ulicy Kleczewskiej. Dzisiaj, dzisiaj do końca tygodnia robimy odcinek właśnie od ronda miast partnerskich do, do skrzyżowania ulicy Aleje Spółdzielców. Przerzucimy się na drugi pas, na drugą stronę jezdni, tak samo na prawym pasie w kierunku do ronda miast partnerskich, a w następnym tygodniu planujemy realizować remonty już za według tym w kierunku, można ulicy, powiedzieć, ulicy Zakładowej czy też Padreskiego. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Przemieszczając się ulicą Kleczewską powinni zachować szczególną ostrożność. Obowiązują ograniczenia prędkości.